Witam serdecznie. Proszę Państwa, zgłosiłem się tutaj na zaproszenie, skoro mowa o wyborach, bo o fałszerstwach wyborczych. Przyznam się, że to jest dla mnie dosyć wstydliwa sprawa, że dajemy się tak oszukiwać w takim prostym akcie jak wybory, że po prostu oszuści cholerni kiwają nas, no traktują nas jak frajerów skończonych. Przecież te setki tysięcy głosów fałszywych to jest jakiś skandal zupełny. A my tak na to patrzymy, po takich wyborach to powinniśmy pójść tak jak tu stoimy i wziąć jeszcze większe rodziny z sobą, jeszcze trochę ludzi i powybijać szyby, nie wiem, w tej komisji wyborczej, która jeździ na szkolenia do Moskwy na przykład i potem tak kieruje tymi wyborami, żeby były fałszywe, to się samo nie dzieje. Ktoś tego pilnuje, proszę Państwa. Jest skandalem, że Polska Komisja Wyborcza, ludzie z doktoratami, profesorowie jadą do Moskwy na szkolenia. Do tego kraju, w którym nigdy się nie odbyły w życiu żadne demokratyczne wybory. Nigdy w ogóle i się nie odbędą, bo oni nienawidzą żadnej demokracji, nie chcą. I nie chcielą, ich są wodza, który morduje sąsiadów. Takiego kochają. I tam jedzie Polska Komisja Wyborcza, trzeba było ich natychmiast wyrzucić z tych stanowisk, jak przyjechali z tego szkolenia. Kto do tego dopuścił? Jak my mamy chodzić do wyboru, jeżeli kierują tymi wyborami ludzie niegodni tego, żeby zajmować się nawet liczeniem głosów? Jakieś szuje sprzedajne, jakieś świnie ruskie, co to jest? I to się nazywają wybory? Dlatego tu przyszedłem, bo ja w PRL-u żartowałem z tamtych wyborów zawsze, że głosowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba. No i publiczność biła brawa, to było śmieszne, bo to był taki mechanizm. Ale ja bym chciał, żeby w tej wolnej Polsce, tak zwanej wolnej w cudzysłowie, w tej suwerennej niby, jednak pilnować no czegokolwiek, jeżeli nie potrafimy upilnować przemysłu, który zamykają, armii, którą rozpędzili, służby zdrowia, która gnije i wszystkiego, i edukacji, która przestaje uczyć, nie potrafimy chociaż wyborów nauczmy się pilnować. No można wybory uczciwe odbić z kartką i długopisem, czy z kartką i ołówkiem. Prawda? I są możliwe takie wybory. A tutaj jeszcze serwery ruskie przyszły do tego wszystkiego. Ruskie serwery liczą polskie Polakom wybory. I różni urzędnicy, proszę Państwa, od tych spraw udają, że tego pytania nie słyszeli, jakim się zadaje. Nie chcą w ogóle na to odpowiadać. Potem okazuje się z przecieków, że jakiś facet, który jest konsulem rosyjskim, wszystkim państwowym instytucjom montował informatykę. W ministerstwach, również w komisji wyborczej. Rosyjski agent montuje nam serwery, no. A fałszerstwo przy pomocy serwerów jest bardzo proste, bo to wystarczy lekko, no tam uzdolniony jakiś student informatyki, algorytmy poprzestawia i w drodze z komisji rejonowej do obwodowej i do krajowej na tych trzech szczeblach przechodzą przez różne serwery te głosy, po 5 głosów odejmą i nie ma wyboru w ogóle. Więc to wszystko jest jednym wielkim skandalem, co się dzieje wokół tych wyborów. Serwery ruskie natychmiast trzeba skasować. Nie wolno, żeby dane z polskich wyborów przechodziły przez taki sprzęt, przez taką informatykę. A tego ruskiego, tego trzeba przy tych wyborach do konsula złapać i go gdzieś tu pokazywać w klatce. Co to za model się trafił? Kto to nam urządza wybory? I jaką sieć informatyczną, kto nam montuje w Polsce, żeby liczyła głosy Polaków? Proszę Państwa, opamiętajmy się, apeluję do resztek naszej godności, a zwłaszcza warszawiaków. Śpiewaliśmy kiedyś w dzieciństwie nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Okazuje się, że jesteśmy pętaki, frajerzy, a nie żadne cwaniaki. Jeżeli w taki brutalny sposób nas kiwają. No trochę się przepraszam, rozpędzam. No ale to jaki mam temperament kabaretowy. Warto, proszę Państwa, warto, żeśmy przypilnowali. Czego się da, bo oczywiście wszystkiego nie upilnujemy. Ale jednak pewien entuzjazm w tej sprawie, pewna energia w tej sprawie jest potrzebna, niezależnie od tego, kto ile ma lat. Bo to dotyczy również naszej godności. Do tego, żeby Polską, ale też Warszawą w tym przypadku, no, rządzili godni ludzie. Żebyśmy mogli w naszym pięknym mieście, bohaterskim mieście, które przeżyło niezwykłe chwile w historii, żebyśmy mogli czuć się u siebie, żeby nam tego wszystkiego nie psuli. Na każdej, proszę Państwa, ulicy są tablice z napisem tutaj rozstrzelano 200 Polaków, tu 30 Polaków. Kto rozstrzeliwał? Hitlerowcy albo naziści. Niemców przy tym nie było. Jaka władza w Warszawie od 25 lat nie może tego zmienić? Dlaczego? To Niemcy byli. Dlaczego fałszuje warszawska władza nawet nazwy na tablicach? Dlaczego stoją pomniki wdzięczności dla Armii Czerwonej? Co to za skandal jest, że się upierała pani bufetowa, prawda, że muszą stać śpiący walczący. Wdzięczności do Armii Czerwonej. Już to nam wystarcza, ten syf Stalina, co nam tu postawił na gruzach Warszawy. To chyba nam wystarczy za wszystkie upokorzenia.
za wszystkie upokorzenia. A my jesteśmy zwycięzcami tej wojny. Myśmy pokonali faszyzm i komunizm. Polacy nie powinni sobie na to pozwolić, żeby takie bydło nam tutaj robiło swoje porządki w Warszawie. To jest skandal. I dlatego musimy pracować nad tym, żeby wygrać kiedyś wreszcie jakieś wybory i żebym ja tego dożył. Zróbcie to dla mnie, młodzi ludzie, no. Bo naprawdę już mi się cierpliwość kończy. To znaczy, w sprawie pomników, proszę państwa, jest sporo do zrobienia i tych właśnie takich miejsc pamięci w Warszawie, bo to w gruncie rzeczy każda stolica w Europie, już nie sięgajmy dalej, ma swoje szczególne, symboliczne miejsca, które ściągają i turystów, ale młodzież, no i po prostu ogniskuje się wokół nich jakiś duch narodu, prawda? Warszawa jest miastem niezwykłym, niezwyciężonym, bohaterskim. Warszawa, proszę państwa, no samo powstanie jest czymś zupełnie niezwykłym, heroiczną bitwą, największą polską bitwą w II wojnie światowej, prawda? Wielką, ważną, która do dzisiaj przeszkadza naszym wrogom, dlatego piszą o powstaniu jakieś świństwa, jakieś głupstwa, jakieś kłamstwa, bo tak nie mogą tego znieść, że Polacy walczą, że Polacy się nie poddają, że Polacy mają godność i honor. To ich strasznie to dwa narody bandyckie upokarza, oni tego nie znoszą. Nie pozwalają nam, żeby swoje pomniki postawili nawet tutaj. Na tym to polega, proszę państwa. Ale przecież była też bitwa zwana warszawską, która nie odbywała się w naszym mieście, a na przedpolach Warszawy, która do tej pory nie ma tutaj żadnego pomnika. W Warszawie nie ma pomnika bitwy warszawskiej, bo Moskwa zabrania. Wybierzmy władze, które się temu przeciwstawią, które nie będą się bać komendantów, komisarzy z Moskwy. No właśnie o to chodzi, do tego zmierzam, bo to jest inicjatywa, której się oddałem, proszę państwa, zaprzedałem i mam nadzieję, że do 6 lat jeszcze dożyję właśnie, żeby no, do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej doczekać i żeby zbudować łuk triumfalny bitwy warszawskiej. Tego przy takiej władzy jak obecnie na pewno go nie postawią, bo oni po prostu mają stawiać łuki triumfalne, nie wiem, komu Putinowi, Gorbaczowowi, komuś tam jeszcze. A Stalin już ma, tu stoi, syf Stalina, tortownica, prawda, bolszewicka. No więc naprawdę przecież to jest wstyd, że coś takiego stoi. Ja nawet mam taką wizję, ktoś mi zaproponował, żeby zrobić łuk triumfalny, który koniecznie ma być wyższy od Pałacu Kultury. No to oczywiście wszystko będzie w drodze konkursowej rozstrzygane, jak to będzie wyglądało, ten pomnik, jak będzie wyglądał. Ale to mi się podoba taka wizja, żeby łuk triumfalny wyższy od Pałacu Kultury, prawda? A przecież to naprawdę nie są wielkie inwestycje. To wymaga wyłącznie woli politycznej i wymaga tego, żeby Warszawą rządzili Polacy, a nie jakieś agenciaki obcych państw, sąsiednich. Dziękuję za zrozumienie. Dziękuję.